Namaste! Bardzo miło powitać Cię na naszej 16. ceremonii. Z tego niezwykłego miejsca mocy, które znasz z naszego ostatniego spotkania, ponieważ dokładnie za mną jest to miejsce, w którym odbyła się 15. ceremonia. Dzisiaj 16. spotkanie o niezwykłej mocy i niezwykłej energii, bo dzisiaj nauczymy się, jak komunikować się sercem, z serca do serca. Jak połączyć duszę wyższą z ciałem przy pomocy serca. Jak połączyć to, co wyższe, duchowe, świetliste z tym, co materialne. Ale także jak postępować w tych wyjątkowych momentach, które można porównać do tej tarotowej wieży, gdzie nagle coś, co było stabilne, co było niezwykłą strukturą, o silnym, solidnym fundamencie, nagle rozpada się w gruzy. Czy we wszystkich dziedzinach Twojego życia, czy też tylko w jednej dziedzinie. Komunikacja na poziomie serca do serca. Ale o tym będzie na samym końcu naszego spotkania, ponieważ według przesłania siły wyższej nauczę Cię, a raczej przypomnę Ci, jak przekazywać wiadomości z serca do serca, by uniknąć wszystkich takich nieporozumień czy problemów w komunikacji. Ale dlaczego dokładnie dzisiaj mówimy o tym sercu i o tym, jak przy pomocy serca łączyć się z siłą wyższą, materializować i znowu z tego, co materialne, wyciągać te wszystkie doświadczenia, by mogły przejść do naszej duszy wyższej. Czyli w momencie, gdy opuścimy to miejsce, w którym inkarnowaliśmy w tym momencie, aby zebrać te wszystkie doświadczenia i zanieść je do domu. Czyli gdy nasza dusza powróci do domu, do tego świata, z którego pochodzimy, abyśmy mogli te wszystkie doświadczenia materialne zabrać ze sobą i by one wzbogaciły nas. Na ostatniej naszej 15. ceremonii mówiliśmy